Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o ostatniej imprezie gravelowej, a dokładnie o wyścigu na Szutrach Śląskich. Zaliczam to jako wyścig, nie jako maraton, bo były dwa dystanse. Jeden to był 150 km, drugi był 80. I nawet na tym dłuższym dystansie tempo od samego początku było bardzo, bardzo szybkie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak szybko. Ale zanim przejdę do opisywania trasy i całej tej rywalizacji, wypadałoby wspomnieć na początku o organizacji, która była na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę też to, że to jest ich pierwszy sezon, bo Szutry Śląskie to jest cykl czterech etapów w Wodzisławiu Śląskim, w Bielsko-Białej i dwa razy w Rybniku. Zapewne trasa w Rybniku za pierwszym razem była na pewno inna. Ciekawe jaka, bo ta była naprawdę no piękna, ale zaraz przejdziemy do trasy. Tak, pakiet startowy wynosił na standardowo nieco ponad tam 200 zł, ale organizator stwierdził, żeby była większa frekwencja, w last minute można było kupić nawet za 150 zł, czyli jak według mnie niedużo jak na taką imprezę, patrząc na to, że bardzo bogaty był pakiet startowy. W pakiecie startowym można było dostać kubeczek, taką opaskę do biegania na telefon i klucze, skarpetki, koszulka nawet i skarpetki z dobrego materiału, nie tam byle jakie, oraz wiele innych przedmiotów, które możecie sobie zobaczyć na przebitce, więc myślę, że w tym budżecie pakiet był nawet dosyć solidny. Druga rzecz to był cykl, gdzie można było brać udział w rywalizacji. Jest czterech etapów, trzy najlepsze były brane pod uwagę i były dodatkowe nagrody. Właśnie, co do nagród, no tak, na mecie dostawało się medal, który akurat może nie był jakiś wyjątkowy, raczej był wyjątkowy, bo był to otwieracz do piwa z napisem, z logiem Szutrów Śląskich, więc coś oryginalnego. Nie były to żadne medale super żłobione, ale był to taki otwieracz. Powiem szczerze, że bardzo praktyczne. Jeszcze z możliwością przytkania sobie góry, jakbyś na przykład zaczął pić, ale stwierdził, że jednak zostawisz sobie na jutro. Więc to było spoko. Nagrody akurat nie były jakoś bardzo wartościowe i może to z jednej strony to i lepiej, bo nie dla samych nagród się jeździ. Jakby były jakieś nagrody droższe, bądź nawet nagrody pieniężne, to może by się zleciało dużo koni i ta rywalizacja w ogóle by była na innym poziomie. Choć i tak było bardzo ciężko. Zaraz przejdę właśnie do opisu trasy i rywalizacji. Tylko wspomnę, że ci, co startowali na ostatnim etapie, otrzymali darmowy start w edycji zimowej, na którą bardzo zapraszam, bo pewnie też będę. Skorzystam z tego darmowego pakietu, bo jak za darmo, to dobra cena przecież, nie? Teraz tak, rywalizacja. Na krótszym dystansie przygoda było chyba około 50 osób, na dłuższym było 20 i od samego początku był po prostu ogień. Ogień straszny, nie spodziewałem się, że chłopaki są tacy mocni i od samego początku będą chcieli jechać tak mocno. Ja osobiście nie lubię takiego mocnego tempa od startu. Wolę z minutę na minutę powoli się rozkręcać, ale no to chłopaki mają troszeczkę inny, nie wiem, poziom. I powiem szczerze, że jechało mi się bardzo, bardzo ciężko przez te prawie 2 godziny, co jechaliśmy razem. Starałem się za wszelką cenę utrzymać koło i nie było łatwo. Mam parę wymówek, czego tak było, bo to mi się ostatnio przytyło i waga nawet pokazała 83 kg. Tak, nic gruchy, nic pietruchy. Jak normalnie w sezonie miałem 78, ale coś, nie wiem, jakiś taki w ogóle zapchany byłem w ostatnim czasie. Założyłem opony Pirelli Cinturato Gravel Mixed. Opony bardzo uniwersalne. Chciałem właśnie założyć je po to, aby czuć się pewniej na tej trasie. Bo mimo, że trasa była bardzo otwardzona, to wiedziałem, że będzie dużo takich sypkich kamieni, które te opony się lepiej sprawdzą. Aczkolwiek czuć, że to ogumienie jest znacznie wolniejsze. I sam nie wiem do końca, czy dobrze zrobiłem, ale no trudno.
Miałem plus taki, że od początku do końca przejechałem bez żadnych przygód. Minusem taki, że jechałem mi się trochę wolniej. No, wezmę się. No i trzecia rzecz, jak już wspomniałem na początku, że jest już dla mnie powoli taki off-season, że bardziej przygotowuję się biegowo i w środę przed wyścigiem nawet przebiegłem 15 km, co mocno odczułem. Miałem dosyć spore zakwasy, ale powiedzmy, że już w niedzielę było w miarę przyzwoicie. No, to tyle z wymówek. Wymówki są zawsze. Muszą być jakieś wymówki. To jest integralna część, że tak powiem, kolarstwa. Że jeżeli nie będziesz pierwszy, to znajdzie się jakaś wymówka. A jak się będzie pierwszy, to też będzie jakaś wymówka. Dzisiaj jest chorym i niewyspanym. Ale fajnie było tak przypalić nogę. Bardzo żałuję, że Garmin zawiódł i nie pokazywał watów. Jadąc rozgrzewkowo właśnie na start, waty się pokazały normalnie, ale w momencie, jak już wznowiłem nową aktywność, to już tych watów niestety nie było i by trzeba było chwilę pokombinować, skupić się na tym, aby je jakoś tam przewrócić, a najlepiej pewnie uruchomić ponownie urządzenie, co było totalnie bez sensu, więc stwierdziłem, dobra, jadę na wyczucie. Sądzę, że przez pierwsze 2 godziny to średnie waty, jakie mogą uzyskać, to było blisko 300 watów, a średnia z całości było pewnie gdzieś na poziomie 240-250. Bardzo wysokie tętno uzyskałem podczas tego wyścigu, bo było 156. Normalnie przy takich imprezach, maratonach średnie tętno uzyskuje gdzieś w granicach 130. Tak mniej więcej 130-140, jak jest trochę cieplej. Jest naprawdę, te tętno było bardzo, bardzo wysokie, ale spowodowane tym, że tempo było bardzo szybkie. No cóż, jak widzieliście, w pewnym momencie spadł mi łańcuch i chłopaki mi odjechali, więc już nie było nawet mowy o rywalizację pierwsze, drugie miejsce, ale i tak prędzej czy później bym mocno spuchł i może dobrze, że tak się stało, bo czułem już w nogach, że już są mocno zapieczone i że dalsza jazda w takim tempie nie ma najmniejszego sensu. I tak później były kryzysy, były skurcze, na szczęście te skurcze też nie były tylko u mnie. Właśnie jeżeli chodzi o całą rywalizację też z Mariuszem. Mariusz został na początku, znaczy Mariusz został gdzieś tam po jakiejś tam godzince na chwilę, bo chyba spadł mu łańcuch z tego co mówił. Później dojechał, jechaliśmy razem. Później znowu spadł mu łańcuch i to było zaraz, był moment takiego podjazdu, gdzie tak naprawdę jakby mocniej przycisnął, to mógłby mnie zostawić i byłoby już po zawodach, ale może też nie miał na tyle sił. Chociaż muszę powiedzieć, że Mariusz, czułem, że tego dnia był ode mnie mocniejszy. Więc z jednej strony trochę mi głupio, bo tak naprawdę mogliśmy dojechać we dwóch pewnie na egzekwo na trzecie miejsce. Raczej myślę, żeby tutaj jakiegoś fotofiniszu nie było i nie byłoby mierzona każda sekunda i moglibyśmy zająć egzekwo. Jednocześnie też chciałem zobaczyć, czy mimo gorszego dyspozycji jestem w stanie uzyskać lepszy wynik, bo jak kiedyś Kwiatek powiedział, ogrywając Sagana, że nie musi wygrać mocniejszy. I tak stało się tym razem. Może gdyby nie ta ostra rywalizacja od samego początku, to może bym pojechał w ogóle z innym nastawieniem, ale już od samego startu zakładało mi się, że trzeba walczyć już o jak najwyższą stawkę. Tym bardziej, że rodzinka czeka na mecie, więc wstyd by było znowu być czwartym. Klątwa czwartego miejsca z początku sezonu, odkąd mam Crossa Eskera. Na pierwszych zawodach zająłem pierwsze miejsce, na drugie, na trzecich trzecie. Więc na czwartym już w tym roku nie startuję. Ale sam rower sprawdził się dosyć dobrze, nie licząc tego problemu z napędem. Mi na przykład na SRAMie nigdy w życiu łańcuch nie spadł, a tutaj akurat kolega właśnie Mariusz jechał na SRAMie i jemu spadł chyba 2 albo nawet 3 razy. Był zacięty, pomimo tego, że 2 razy został. Raz właśnie po tym, jak spadł łańcuch, drugi raz na bulfecie. To i tak dojechał. Zdziwiłem się, no nie wiem, ja bym chyba nie dojechał, jak już bym tak został, a jemu się udało.
Tam już im bliżej mety dyktował troszeczkę mocniejsze tempo, gdzie tak ledwo, momentami siadałem, siedziałem na kole, tak przycisnął. Później ja próbowałem coś tam przycisnąć z raz, zobaczyć jak jego nogi kręcą. Obydwaj żeśmy telepali nogami, wiecie, w tym stylu, żeby poluzować troszeczkę. Więc było widać, że i jeden i drugi już ma sporo w nogach. Ale tak już mówiłem podczas relacji, że widzę, że kolega trochę słaby technicznie, więc wykorzystam ten ostatni moment, że są zakręty i spróbuję przycisnąć. No i się udało, dojechałem trzeci, jestem z tego powodu zadowolony, że sezon kończę z pudłem. I może teraz co do samej trasy. Trasa, wam powiem, że genialna. Ja nieraz byłem na Śląsku, zwiedzałem tam okoliczne tereny, co też możecie zobaczyć sobie na YouTubie, ale to, co pokazał organizator, to dla mnie to czapki z głów, czy tam kaski z głów. No coś pięknego. Nie wiem, czy wszystkie imprezy w tej edycji były tak świetne. Chyba słyszałem, że tam w Bielsko-Białej było ciężko, ale nie wiem, czy to spowodowało jakieś tam warunki akurat na trasie, czy po prostu sama trasa w sobie była ciężka, ale no była fenomenalna. Rozmawiając z organizatorem, miało być poniżej 20% asfaltów. Tak na oko może było z 10% max. Same szutry najwyższej jakości. Parę może momentów troszeczkę cięższych, ale no musi być jakieś urozmaicenie. No nie może być tak łatwo, że tylko szuterki premium. Było kawałek piasku na samym początku, ale no bajka. Tereny prześwietne. Zapowiadam, że na pewno któregoś razu pojadę tam na spokojnie pozwiedzać sobie, a ten moment, o Jezus, no z tym taką ala mierzeją, że po środku ścieżka ubita, wąska, a po lewej, po prawej stronie woda, no coś fenomenalnego. No to mi zostaje tak przed oczami, że no piękne to było. Akurat zdjęcie tego tak nie oddaje, bo w momencie skrętu ten moment był jakby trochę taki mniej widoczny, dopiero po skręcie w lewo tam było to lepiej pokazane. Niestety kamera też tego nie oddaje, więc może, mówię, któregoś razu jak będę na Śląsku, to jeszcze tam podjadę i pokażę wam, co to są za piękne tereny. Ale naprawdę czapki z głów dla organizatorów za to, co tam wyrzeźbili. Mam ich zaobserwowanych na Instagramie i widzę, że po prostu oni naprawdę dużo jeżdżą, cały czas eksplorują te tereny i dlatego to wszystko było tak dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o trasę. Jeżeli chodzi też o samą rywalizację, no to tutaj akurat nie było może jakiejś dużej obsady, ale pewnie w przyszłości trzeba byłoby pomyśleć o startach chyba w grupie, bo tutaj powiedzmy na trasie tej dłuższej było 20 osób, więc zgodnie z przepisami powinny jechać grupki 15-osobowe. Fakt, że start był od razu wjeżdżając do lasu, więc tutaj w lesie to i tak wszystko się tam na momencie poszatkowało, ale jakby było jakiś większy start i mielibyśmy zacząć na ulicy, no to oczywiście zgodnie z prawem coś takiego nie może mieć miejsca. Chyba że wszystkie starty są tak samo, że od razu się wjeżdża do lasu i tam będzie taka selekcja naturalna, więc to jest spoko, no. Dobra, chwilę przystanę. Więc co, szybko podsumuję. Organizacja świetna, trasa świetna. Rywalizacja też była na bardzo wysokim poziomie. Elders i Duśko to osoby, które też ostatnio wygrały na GLG, na tym krótszym dystansie, chyba tam 160 km, więc są konie. Ograli zawodników z drużyny Bogdziewicza, z którym na GLG też właśnie miałem przy okazji startować. No są mocni, no nie da się ukryć, że są mocni, więc żadne tutaj akurat wymówki. Zganianie na opony czy na ciężką dupę, no to nie będzie, nie powinno mieć miejsca.
ale i tak się cieszę nawet z tego trzeciego miejsca, bo sezon był ciężki, już wpada powoli 12 tysięcy kilometrów, więc jak na moje możliwości to i tak dosyć dużo, bo nie sądziłem, że w ogóle w tym roku wykręcę 10 tysięcy, a jest już 12 tysięcy, więc naprawdę dużo, a to przecież jeszcze nie koniec sezonu. Fakt, że teraz troszeczkę bardziej biegowo, więc tych kilometrów może będzie mniej. Może 1000, może 2000 wpadnie, zobaczymy. Raczej już ich za dużo nie będzie. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten wyścig, co sądzicie, patrząc po relacji co o tym, po tym, jak Wam powiedziałem swoimi słowami, jak to wszystko wyglądało. 30 km na godzinę to za mało, żeby ograć Eldersa i Duśko, więc trzeba będzie jeszcze poszlifować nogę, żeby w przyszłym roku może móc porywalizować o pierwsze miejsce. Zawsze jakiś cel można sobie postawić. Mi na koniec nie pozostaje, jak zaprosić Was do wspólnej jazdy na Szutrach Śląskich, bo podejrzewam, że w przyszłym roku wystartuję w każdej edycji, o ile to będzie możliwe. Jeszcze kalendarza nie ma. Jest kalendarz na pewno na Robinsonadę, na którą też na pewno w każdej Robinsonadzie wystartuję, bo będą trzy tym razem edycje. Będą Kujawy, będzie Mazowsze i będzie Łódź. Może w końcu odczaruję tą Łódź, bo na razie z Łodzią mam niemiłe wspomnienia, ale może tym razem będzie lepiej. Więc Szutry Śląskie i Robinsonada to coś, co będę celował na pewno w przyszłym roku. A czy coś jeszcze, to zobaczymy. Dobra. Kończę. Piszcie w komentarzach, dajcie łapki, dajcie suba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.